serdecznie zapraszamy. Później oczywiście oddamy wszystkie listy tam, gdzie trzeba. I trzymamy politycznymi. To brutalne wykorzystanie publicznego stanu. Bo żona, zabrakło nam słów. I myślę, że trzeba się do tego... Prawica nie widzi, bo twierdzi, że nie istnieje. I pro siebie będą mogły żyć godnie. Będą mogły żyć godnie osoby starsze. Będą... Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj też, żeby przypomnieć, że my nie odpuścimy. I że my wiemy, że będzie normalnie, że będzie tak jak trzeba, że Polska będzie krajem, w którym będzie wolność, w którym będzie równość, w którym będzie demokracja. Że oni odejdą z wynosionymi brzuchu, że jemy. Na ulicach pojawiło się mnóstwo osób w kryzysie bezdomności. Czy trzeba jedną pensję przeznaczyć za mieszkanie? Teraz jeszcze powiększać rodzinę. Wydaje się, że nie mamy siły. Wydaje się, że nie mamy mocy. Wydaje się, że nie damy im rady. I tak się wydawało też tym dziewczynom w 1918 roku. One miały tylko parasolki. Tak jakby teraz. No i wygrały. I wywalczyły. I tak samo będzie z nami. Pomyliłeś się. No tak, za często kazali mi go wyciągać. Ty weź mi na przykład. Bo prawa wyborcze mamy, ale to nie wszystko, tak? Bo oprócz tego, że są prawa wyborcze i możemy iść do głosowania, jeszcze chcemy mieć prawo do decydowania o swojej roli w rodzinie i w społeczeństwie. Jeśli jakaś kobieta chce mieć dzieci, to bardzo proszę, należy jej w tym pomóc, a nie ograniczać procedury in vitro. Znaczy, to jest dramat. W ogóle my jako kobiety przestałyśmy istnieć po prostu. To, co się dzieje, jeśli chodzi o prawa kobiet, to niby teoretycznie mamy wszystkie prawa zagwarantowane. Wyborcze mamy, ale tak, decyzji nie możemy podjąć co do swojego ciała. Tak, żadnej. Został wprowadzony kategoryczny i absolutny zakaz aborcji. Dobra, tak. Mój ojciec walczył w powstaniu, miał 13 lat. Wyglądał na 17, że chciałabym, żeby to był kraj, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i żebym ja się czuła bezpiecznie i moje córki, żeby się czuły bezpiecznie, żeby mogły decydować o sobie, żeby ich nikt nie stygmatyzował, żeby ich nikt nie pouczał, nie łajał i nie urządzał im życia. Dobry długopis, który będzie dobrze pisał. Teraz też sobie wezmę.